Dzień dobry, wieczór, witajcie w Humigraj. W tym odcinku chciałbym Wam przedstawić grę Dracula kontra Van Helsing. Jest to gra wydana przez wydawnictwo Muduko i przeznaczona dla dwóch graczy. Gra teoretycznie jest dość szybka w rozgrywce. Oni tu określają czas 30 minut, ale w zależności od graczy może ten czas się troszeczkę wydłużyć ze względu na to, jak dużo będziecie kminić podczas tej rozgrywki. Rozgrywka polega na tym, że jeden z graczy staje się Drakulą, a drugi z graczy staje się Van Helsingiem. Gracz będący Drakulą próbuje przemienić w wampiry mieszkańców jednej z pięciu dzielnic, które znajdują się w miasteczku, o które toczy się walka między tymi dwoma graczami. Aby wygrać rozgrywkę, Drakula musi przynajmniej w jednej dzielnicy zamienić wampiry wszystkich mieszkańców, a w każdej dzielnicy macie po czterech mieszkańców. Z kolei Van Helsing, jeżeli uda mu się wygrać starcie w którejkolwiek z dzielnicy, będzie zadawał Drakuli rany. Jeżeli zada mu 12 ran łącznie, no to w tym momencie natychmiast on wygrywa rozgrywkę. Zobaczmy zatem, na czym polega ta gra. Tak wygląda gra przygotowana do rozgrywki. Jeden z graczy staje się Van Helsingiem, drugi z graczy jest Drakulą. Przy graczu, który jest Drakulą, znajduje się 12 żetonów ran. Każdy z graczy ma specjalną podstawkę, na której na początku gry dobiera 5 kart. Co jest ważne, te karty każdy z graczy będzie dokładał w kolejności od pierwszej dzielnicy. Dzielnice zaznaczone są takimi niewielkimi kropkami, nie wiem, czy to będzie widać, pewnie jak powiększymy obraz, to będzie to lepiej widoczne. Postaram się tutaj powiększyć obraz, no ale to będzie tylko na tej dzielnicy. Widzicie, ta dzielnica ma 5 kropek, czyli jest to piąta dzielnica, ta ma 4 kropki, czyli jest to czwarta dzielnica. I poczynając od tej strony mamy pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i piątą dzielnicę. W tym miejscu mamy znacznik przebiegu rund. Będziemy rozgrywać grę w przeciągu 5 rund. Po każdej rundzie przesuwamy znacznik w tą stronę. Dodatkowo mamy jeszcze miejsce z katedrą, w którym będziemy zaznaczać, które karty są kartami triumfu. Przepraszam, nie triumfu, tylko atu. Jeżeli jakiś kolor będzie znajdował się na tym żółtym polu, jest to kolor atu, który zawsze wygrywa. Jeżeli kolor znajduje się na tym polu, to jest to najsilniejszy kolor. Wśród tych trzech oczywiście tutaj mamy kolejny w sile, a to jest najsłabszy kolor w tym momencie. Te wartości, te żetony będziemy mogli w czasie gry, wykonując pewną akcję, zmieniać miejscami i będziemy dzięki temu mogli sobie, że tak powiem, regulować siłę koloru na kartach. W zestawie znajdziecie 32 karty numerowane od 1 do 8 i te karty będą właśnie w jednym z tych czterech kolorów. Z każdego koloru oczywiście będą karty od 1 do 8. Ja tu wyłożyłem karty z każdym numerem i w różnych kolorach, żeby to się jakoś tam odróżniało. I po kolei wyjaśnię Wam, jak te karty działają. Jest to karta koloru czerwonego z wartością 1. W momencie, kiedy będziecie rozwiązywać fazę, znaczy rundę właściwie, kiedy będziecie rozwiązywać rundę, no to w tej sytuacji wartość będzie oznaczała tak jakby siłę tej karty. Jeżeli wartości będą takie same na kartach, to będziemy ustalali siłę koloru, czyli to, co mamy tutaj. Jeżeli dany kolor będzie atu, no to wygrywa z każdą wartością karty, czyli w tym momencie, jeżeli kolor jest atu, przynajmniej powiedzmy po jednej stronie, no to ten kolor zawsze będzie wygrywał. Czyli w pierwszej kolejności wartość karty, w drugiej kolejności wartość tej siły, tutaj koloru, która jest na tym torze pokazana i ewentualnie wartość atu, jeżeli jest zagrany z atu, atu zawsze będzie wygrywało. Każda karta posiada akcję, którą będziecie musieli rozstrzygnąć w momencie, kiedy tą kartę będziecie odrzucać. A kiedy będziecie to robić? Za każdym razem w swojej rundzie gracz będzie wykonywał następującą akcję. Dobierał kartę
z tego stosu, zakrytą, nie pokazuje ją przeciwnikowi. Następnie do, tą kartę może dołożyć tutaj do tej swojej, do tego swojego tablo. W momencie, kiedy będzie dokładał ją do tablo, musi ją zamienić z inną kartą, która w tym tablo już jest, czyli nie może mieć więcej niż 5 kart ułożonych tutaj w tablo. Możemy ją zamienić z dowolną kartą, ale w momencie, kiedy ją zamienimy, będziemy musieli tą drugą kartę odrzucić. Możemy również, dobierając kartę na rękę, odrzucić ją tylko i wyłącznie po to, aby wykonać akcję z tej karty. No i teraz jeszcze raz wezmę kartę numer 1 i omówimy sobie akcję. Jedynka jest najsłabszą kartą, jak sama wartość wskazuje. Odrzucenie jej powoduje tyle, że będziemy musieli z naszego tablo ujawnić jedną kartę. Czyli jeżeli zdecyduję się odrzucić tą kartę na stos kart odrzuconych, to będę musiał z mojego tablo wyciągnąć jedną z kart, położyć ją przed moim tablo i ujawnić w ten sposób, jaka to jest karta przeciwnikowi. Karta numer 2 oprócz swojej siły posiada również akcję, która mówi, jeżeli odrzucisz tą kartę, weź kartę, przepraszam, tu się poobracałem, weź pierwszą kartę ze stosu dobierania i obróć ją tak, aby była odkryta. Dzięki tej akcji będziemy mogli zobaczyć, jaką kartę w swojej rundzie dobierze nasz przeciwnik. Karta numer 3 po odrzuceniu pozwala nam zmusić przeciwnika do tego, aby jedną ze swoich kart wyciągnął i odkrył. Czyli jeżeli zagram tą kartę, odrzucę ją, to przeciwnik musi wybrać jedną ze swoich kart, odkryć ją i położyć przed swoim tablo, żebym ja wiedział, jaką ona ma wartość. Karta numer 4 pozwala nam zamienić kolejnością dwie dowolne karty w naszym tablo. Czyli jeżeli mam tą kartę, to na przykład mogę wykonać coś takiego, że wyciągnąć kartę z mojego tablo, położyć ją tutaj, a tą ujawnioną dwójkę przesunąć do piątej dzielnicy. Kolejną akcją, którą mogę wykonać, jest akcja z karty numer 5. Jeżeli taką kartę odrzucę, to w tym momencie mogę wykonać jeszcze raz poza kolejnością moją rundę. Czyli dobieram sobie kolejną kartę po prostu ze stosu. Robię to po prostu poza kolejnością. Karta numer 6 jest to karta, która po odrzuceniu pozwoli mi zamienić się z kartą przeciwnika z danej dzielnicy. Czyli jeżeli zdecyduję się na to, to na przykład tą dwójkę mógłbym powiedzieć, że chcę zamienić z tą kartą przeciwnika. Karta, którą odbieram przeciwnikowi, jest kartą zakrytą, w związku z czym nadal pozostaje w tym stanie, a karta, którą oddaję przeciwnikowi, jest kartą odkrytą. Kolejną akcją jest akcja numer 7, która właśnie pozwala mi zamienić dwa żetony ze sobą na tym torze. Czyli mogę sprawić, że na tą chwilę na przykład atutem jest kolor fioletowy, a ja go zamienię z kolorem żółtym, żeby sprawić, że ten będzie atutem. Kolejną kartą jest karta numer 8, która zawiera akcję zakończenia rundy. Ta akcja może się, znaczy możemy ją właściwie zagrać w każdym dowolnym momencie. Nawet jeżeli dobraliśmy tylko jedną kartę, a widzimy, że nasze tablo, które tutaj mamy, wydaje się nam być na tyle silne, że jesteśmy w stanie pokonać przeciwnika. Jeżeli zagramy tą kartę, przeciwnik, jeżeli ma taką możliwość, może dobrać jeszcze jedną kartę do swojego tablo i musimy rozstrzygnąć rundę. Żeby rozstrzygnąć rundę, robimy to w następujący sposób. Odkrywamy wszystkie karty, które znajdują się w naszym tablo. Musimy to zrobić tak, żeby ich oczywiście nie pomieszać i żeby przypisać je do odpowiedniej dzielnicy. Oczywiście przeciwnik robi dokładnie to samo. I teraz poczynając od pierwszej dzielnicy, rozstrzygamy walkę. No i teraz mamy tutaj taką sytuację, w której
kolor fioletowy, znaczy mamy tak, jedynkę i dwójkę. Jako że dwójka jest większa niż ta jedynka, to gracz grający Drakulą wygrywa w pierwszej dzielnicy. Jego zwycięstwo oznaczamy w ten sposób, że jeden z mieszkańców dzielnicy zostaje zamieniony w wampira. Te karty zostały rozstrzygnięte. Druga dzielnica, tutaj karta ma od Van Helsinga ma wartość 3, karta Drakuli ma wartość 2, czyli 3 większe od 2 i w tym momencie wygrywa Van Helsing, w związku z czym Drakula traci jedną ranę. Kolejna dzielnica, dzielnica numer 3, mamy wartości 5 i 4, jako że 5 jest większe od 4, no to w tej sytuacji znowu wygrywa Van Helsing i odbiera kolejną ranę Drakuli. Kolejna karta, karta numer 3, no jest po pierwsze mniejsza niż ósemka, a poza tym ósemka jest kartą atutową, czyli i tak by wygrała, nawet gdyby była po prostu jedynką. W związku z czym tutaj Van Helsing przegrał, a Drakula w czwartej dzielnicy obraca sobie żeton. No tutaj jeszcze wcześniej też mieliśmy atu, nie wspomniałem o tym, ale no to akurat była trójka, czyli była i tak zwycięstwo z powodu wartości karty. Kolejna dzielnica, dzielnica numer 5, karta o wartości 8 i karta o wartości 5, ósemka wygrywa, czyli Van Helsing znowu zadał ranę Drakuli. Gdyby się zdarzyła taka sytuacja, na przykład, poszukamy tutaj takiej opcji, nie mamy, ale gdybyśmy mieli na przykład taką sytuację, że tutaj mielibyśmy zamienione te karty, a tutaj mamy trójkę i zamieńmy jeszcze, żeby nie było sytuacji, o, żeby żółty nie był atu. Czyli jeżeli byśmy rozpatrywali znowu drugą dzielnicę, w takim przypadku mamy remis na kartach, czyli wartości się remisują i w tej sytuacji nikt nie zwyciężył ze względu na wartości, ale jako że kolor czerwony jest na tą chwilę najmocniejszym kolorem oprócz atu, a kolor żółty jest najsłabszym, no to w tym momencie Drakula wygrałby i w tej drugiej dzielnicy mógłby obrócić jednego z obywateli i zamienić go w wampira. Gra kończy się natychmiast w sytuacji, kiedy w jednej z dzielnic Drakula zamieni wszystkich obywateli w wampiry lub na skutek przegranej w jakiejś dzielnicy Drakula utraci swoją ostatnią ranę. Jak widzicie, zasady gry są bardzo proste, chociaż uważam, że wydawnictwo Mudoku mogłoby zadbać o to, żeby gracze dostali przynajmniej jedną, że tak powiem, kartkę taką, która by opisywała właśnie wszystkie te akcje, ponieważ przy pierwszych rozgrywkach zauważyłem, że gracze no muszą co chwilę spojrzeć na tą instrukcję, bo nie jest to od razu, że tak powiem, przyswajane ta ikonografia, chociaż wydaje mi się, że jeżeli spojrzy się na nią po raz drugi, trzeci, to wydaje się ona oczywista i raczej w tym wypadku nie ma wątpliwości co do tego, jaką akcję uruchamia odrzucona karta. Na początku gra wydaje się bardzo losowa i ona taka jest zapewne, ale dzięki temu, jakie akcje będziemy odrzucać, możemy w bardzo dużym stopniu wpływać na tą losowość. Przede wszystkim zauważyliśmy na przykład tak w jednej z gier, gdzie teoretycznie Van Helsing wydawał się mieć przewagę, ale sprytne zagranie Drakuli spowodowało, że w ostatniej rundzie, walki, zagrał kartę, która zmieniła atu, ponieważ posiadał taką kartę w swoim tablo i dzięki temu nagle okazało się, że jego karty nabrały wartości, ponieważ właśnie stały się kartami atutowymi, a to spowodowało, że pomimo tego, że został już tylko na jednej ranie, to udało mu się w jednej z dzielnic zamienić czwartego obywatela w wampira, no i w związku z czym natychmiast wygrał. Na pewno istotną rzeczą jest to, żeby starać się, w przypadku Drakuli przynajmniej, zamieniać obywateli w wampiry, poczynając od pierwszej dzielnicy, czyli im szybciej, ponieważ od pierwszej dzielnicy będziemy rozstrzygali karty, im szybciej uda mu się w tej pierwszej dzielnicy zgromadzić jak najwięcej wampirów,
no to ma duże szanse, że zanim przegra kolejne rozgrywki w kolejnych dzielnicach, będzie w stanie po prostu wygrać grę, tak mówię, nawet przy tym w sytuacji, kiedy już miał tylko jedną ranę i wydawało się, że no niestety już jest na przegranej pozycji, a jednak sprytne zagranie, dobre rozstrzygnięcie karty przygotowanej wcześniej, zabezpieczonej sobie takiej, której nie udało mi się zabrać, bo ja grałem wtedy Van Helsingiem, no jednak przeważyło szale zwycięstwa na jego stronę. Gra jest dość prosta, chociaż ta mechanika właśnie powoduje troszeczkę rozkmin takich, trzeba troszeczkę pokombinować, ale powiem szczerze, bardzo przyjemna, tak jako taka dwuosobowa potyczka. Szybko gracze nabierają, że tak powiem, rozpędu, czyli zaczynają rozumieć te odrzucanie kart, wykorzystanie akcji, zaczynają już te akcje być przemyślane. Myślę, że po dwóch, trzech rozgrywkach można powiedzieć, że każdy gracz w tą grę będzie już graczem doświadczonym, a dzięki temu będzie można rozgrywać takie wyrównane pojedynki i tutaj spryt i przebiegłość, że tak powiem, będą miały duże znaczenie. I to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że zaproszę Was na kolejne, chociaż czasu mało, ale akurat tutaj wydawnictwo Mudoku wysłało ten egzemplarz do mnie i poprosiło o recenzję. Nie będę oceniał tej gry w skali od 1 do 10. Po prostu uważam, że jest to całkiem przyzwoita, dobrze wydana też, ponieważ macie tutaj te drewniane elementy, karty, które reprezentują akcje, są takim na grubym, fajnym kartonie wykonane. Mamy elementy drewniane, mamy fajną wypraskę w postaci trumny Drakuli, do której możemy sobie włożyć karty i do takiego miejsca, gdzie wkładamy po prostu te drewniane elementy, na których tworzymy nasze tablo. Także wydanie jest bardzo porządne, uważam, że Mudoku się tutaj postarało i jest to naprawdę dobrze wydana gra. Może uda mi się stworzyć kolejne odcinki. Jeżeli jesteście, że tak powiem, fanami Warhammera 40 000, to zapraszam Was z kolei do mojego drugiego kanału osnowa.pl. Tam na tym kanale pokazuję wszystko to, co jest związane z takim moim drugim hobby oprócz planszówek. Jest to hobby jest powiązane też z tym, w jaki sposób teraz zarabiam pieniądze. W związku z tym zapraszam Was również do sklepu osnowa.pl, gdzie możecie kupić pędzelki, farbki do malowania figurek, jak również wszystkie modele, które oferuje firma Games Workshop. Oczywiście w miarę ich dostępności, ze względu na to, że firma Games Workshop jak zwykle ma troszeczkę problemów z dostawami i dużo modeli jest takich chwilowych, okazyjnych, to jeżeli Wam się podobają, to trzeba je szybko kupić, bo po prostu albo będą osiągały gdzieś na rynku z drugiej ręki jakieś horrendalne kwoty, albo po prostu będzie ich niewiele dostępnych i no i wtedy później musicie kupować gdzieś od różnego rodzaju, że tak powiem, sprzedawców, Januszów, którzy próbują zarobić na tym bardzo duże pieniądze. Czyli jeszcze raz, Dracula kontra Van Helsing. W tą grę, gdybyście chcieli sobie spróbować, to zapraszam Was oczywiście do Jastrzębia na wielki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się u nas na naszej hali sportowej. Tam razem z zalewem gier będziemy prezentowali różne gry planszowe, a ja przyniosę ze sobą tą grę Mudoku i będę miał tam chyba 3 egzemplarze tej gry, w związku z czym będziecie mogli przyjść, zagrać się, wytłumaczę Wam zasady i będziecie mogli zapoznać się z tym tytułem, a również będziemy prezentowali gry, które ma firma Games Workshop, czyli przede wszystkim Warhammer 40 000 na stole. Mam nadzieję, że będzie można poobserwować taką rozgrywkę graczy, którzy już długi czas grają w tą grę i myślę, że uda nam się też zaprezentować grę Imperialis, nowy tytuł. No jak się nazywa ten tytuł? Przepraszam Was, starość. Zaraz zobaczę, bo tutaj tworzę zasady do instrukcji do tej gry. No to taki troszeczkę będzie tutaj. Momencik, zaraz sobie. A, Legiones Imperialis. No właśnie. Przez chwileczkę nagrywałem zasady do tej gry, właśnie się kompilują.
a w międzyczasie pomyślałem sobie, że dlaczego nie zrobić tą małą prezentację firmy gry Dracula VS Van Helsing. No to zapraszam do oglądania mojego kanału Humigra, gdzie myślę, że znowu się pojawią na pewno przykładowe rozgrywki, bo tak tutaj z kolegami z klubu doszliśmy do wniosku, że szkoda by nie było tego nagrywać, ponieważ dochodzi tu do ciekawych sytuacji i chcielibyśmy to jakoś zarchiwizować i będzie to prawdopodobnie właśnie w formie tych przykładowych rozgrywek. One nie będą takie sztywne, bardziej to jest taka nasza nagranie naszej sesji, po prostu na której będziemy grali w planszówki. Materiał nie jest przeznaczony dla widzów poniżej 18 roku życia, ze względu na to, że padają tutaj czasami słowa nieparlamentarne, jak to niektórzy twierdzą, ale myślę, że będziecie się przy tych materiałach też dobrze bawili. No już niedługo myślę, że z czymś wystartujemy i kanał znowu troszeczkę odżyje. No już teraz nie ględzę. To wszystko. Na razie. Cześć.